Cześć! To kolejny odcinek z serii o budowaniu Jowisza D, pierwszej rakiety nośnej B-Space. W poprzednim odcinku zaprojektowałem i zbudowałem kopułę tej rakiety, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie to zróbcie. Za to dzisiaj stworzę kolejną ważną część Jowisza D, lotki. Zajmę się też kadłubem. Zapraszam! Zacznijmy od omówienia koncepcji. Na spodzie kadłuba Jowisza D będzie znajdować się 6 lotek aerodynamicznych, które zapewnią rakiecie stabilność podczas lotu. Ich kształt nie jest przypadkowy. Gdyby wyglądały one standardowo, najprawdopodobniej przynajmniej jedna z nich odłamałaby się przy lądowaniu. Żeby tego uniknąć, zastosowałem taki kształt, który umożliwi bezpieczne lądowanie, bo to kadłub przyjmie większe przeciążenie. Ich wielkość też nie została wylosowana. Lotki muszą równoważyć opór aerodynamiczny kopuły Jowisza D, która znajduje się na czubku pojazdu. Dlatego musiałem wszystko obliczyć i doszedłem do takich oto wymiarów. Wysokość to 14 cm, szerokość to 5 cm, a grubość 4 mm. Kiedy projekt był już gotowy, zająłem się wycinaniem lotek z balsy, czyli sklejki modelarskiej. Najpierw musiałem oczywiście przerysować projekt. Więc tak wygląda lotka Jowisza D. Teraz zajmijmy się kadłubem. Ma długość 50 cm i szerokość 5 cm. Grubość ściany to 1 mm. Jest zrobiony ze specjalnego kartonu, który został usztywniony i zabezpieczony białą warstwą ochronną. To nadaje ogólny kolor naszej rakiecie, ale sam biały jest trochę nudny, więc dodam 3 czarne paski. Ich rozmieszczenie nie jest przypadkowe. Pasek na samej górze oznacza miejsce, gdzie znajduje się mocowanie kopuły. Dolny pasek oznacza komorę silnika, o którym będzie następny odcinek. Środkowy pasek oznacza lokalizację osłony termicznej, która też pojawi się w kolejnym odcinku. Do namalowania tych pasków użyję sprayu. To do roboty! Skoro kadłub już gotowy, przyklejmy do niego lotki. No to gotowe! Właśnie tak to ma wyglądać. Jak wstawimy tu jeszcze kopułę, to mamy gotowy zewnętrzny wygląd naszej rakiety. Brakuje tylko wnętrzności, czyli silnika, spadochronu i osłon termicznych. O tym będzie kolejny odcinek, a jeśli spodobał Ci się ten, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.